kto mnie pchnął do polityki? No PiS. No myślę, że ta Matka Boska zapłakałaby nad każdym z tych dzieci. Strefa Polityczek. Zapraszam na nowy program w News24. Anna Lerczak. My stojąc pod sądami nic nie zrobimy. My po prostu musimy tam wejść i to zmienić. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry. Marszałków Sejmu było 16 od 1989 roku, w tym 3 kobiety, a marszałków Senatu 8 i 1 kobieta. Jak to się robi? Jak się to robi? No, trzeba walczyć, trzeba, żeby było nas więcej. Jak będzie nas więcej w Sejmie i w Senacie, to będziemy miały większą siłę przebicia i będziemy mogły też na te stanowiska kandydować. A uważa pani, że warto, żeby nas, kobiet, było więcej w polityce? Ależ oczywiście, dlatego że jest nas połowa populacji w Polsce, nawet może trochę więcej, na ziemi. W ogóle kobiet jest tyle samo, co mężczyzn i my mamy prawo do tego, żeby mieć udział te 50% we wszystkim. To już nie jest tak, jak było kilkaset albo nawet 100 lat temu, że mężczyźni o nas decydowali. My decydujemy same za siebie, potrafimy to robić świetnie, jesteśmy wykształcone, zresztą w Polsce nawet lepiej wykształcone od mężczyzn, w związku z czym wszystkie stanowiska są dla nas. Pani była, jest mecenaską, adwokatką. Jak by pani porównała te dwa środowiska? Jest kobietom łatwiej albo trudniej? Paradoksalnie wcale nie jest łatwiej w środowisku adwokackim kobietom. Dość powiedzieć, że wśród dziekanów izb adwokackich w Polsce też jest tylko kilka kobiet. I to też można na palcach jednej ręki policzyć. Także to patriarchat ma się jeszcze dobrze, ale kobiety są bardzo przebojowe, są świetne adwokatki, które widzimy codziennie. W związku z tym wnioskuję, że ma pani wprawę w walce z patriarchatem w tej dziedzinie i przyszła pani do polityki i co pani zastała? Tą polityką to nie było to takie oczywiste. Gdyby mnie ktoś zapytał, czy będę czynną polityczką, to bym się bardzo mocno zastanawiała i bym chyba nie potrafiła odpowiedzieć 10 lat temu. Dlatego, że ja kocham swój zawód, kocham swoją pracę i naprawdę no, nie wyobrażałam sobie, żebym robiła coś innego. To mnie pchnął do polityki. No PiS. Tak. Ja myślę, że gdyby nie to, co się zdarzyło w 2015 po zwycięstwie PiS-u, czyli ten atak na Trybunał Konstytucyjny, później na sądy, na prokuraturę oczywiście, to ja bym nigdy nie myślała o tym, że wyjdę z tej mojej strefy komfortu, bo to była strefa komfortu, i zacznę po prostu walczyć już tak bardzo mocno w polityce. Ale każdy rok kolejny, 2016, 2017, no ja byłam na tych protestach wszystkich, pod sądami stałam, tam tłumaczyłam ludziom różne rzeczy. W pewnym momencie stwierdziłam, że to nie wystarczy. My stojąc pod sądami nic nie zrobimy. My po prostu musimy tam wejść i to zmienić. No i tak zaczęłam iść do polityki. Czyli walka o praworządność. Walka o praworządność, tak. Co w tej walce jest najważniejsze? Praworządność sama w sobie. Praworządność sama w sobie, dlatego że bez praworządności, bez prawa, bez reguł, według których żyjemy, po prostu nasze życie zamieni się w chaos. Jeżeli nie byłoby praworządności, to nic nie jest w stanie. To jest tak, jakbyśmy grali na boisku piłkarskim i gramy 11 zawodników z jednej, 11 zawodników w drugiej drużynie i w pewnym momencie sędzia zaczyna sędziować tylko dla jednej drużyny i nie ma spalonych, nie ma karnych, tylko ta druga ma. Albo wpuszcza 20 jeszcze zawodników w jednej drużynie, oni wszyscy atakują bramkę, no to teraz tak to wygląda, bramkę tej drugiej. I wtedy gole strzelają ze spalonego, gole strzelają po faulu w polu karnym, ale sędzia te gole uznaje. To tak wygląda brak praworządności. Albo na skrzyżowaniu, na ulicy, wszyscy razem zaczynają jechać.
no to jest właśnie brak praworządności. Cały czas się zmierza do tego, żeby w tym futbolu, którym się cały świat fascynuje, wszystko było zgodnie z prawem i żeby absolutnie nie nastąpiło żadne naruszenie. A w życiu my stosujemy coraz bardziej tę zasadę, że wpuszczamy kolejnych zawodników, którzy tylko dla jednej drużyny grają. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, no ja fascynuję się piłką nożną od dzieciństwa. Ja myślę, że dlatego, że po prostu w domu się oglądało, ale no tak bardzo świadomie to od 78 roku od Mistrzostw Świata w Argentynie naprawdę bardzo świadomie interesuję się piłką nożną, kibicuję piłkarzom. Jak mogę, chodzę na mecze. I chodzę na mecze ligowe, Ligę Mistrzów, Ligę Europejską, ale również fascynuję się siatkówką. Znaczy w ogóle ja jestem pasjonatką sportów. Jaki piłkarz ulubiony? Oczywiście Robert Lewandowski, ale jeżeli chodzi o światowych piłkarzy, to Leo Messi. Zawsze był dla mnie takim wzorem piłkarza, dlatego że też może no, jego zdrowotne kwestie, jak był bardzo młodym człowiekiem, no, nie predestynowały go do tego, żeby być takim gwiazdorem. A które z tych cech, ale może się wykształciły pod wpływem sportu, które się w tej chwili najbardziej przydają? Myślę, że wytrwałość i to taka wytrwałość zarówno jeżeli chodzi o kwestie wytrzymałości fizycznej, bo to jest bardzo ważne. W naszej pracy nie da się nic zaplanować. Czasami trzeba do nocy siedzieć i coś robić i trzeba znaleźć czas na mnóstwo rzeczy i jeszcze potem doczytanie, douczenie się pewnych kwestii, konsekwencja. Ale to też jest w zawodzie adwokata bardzo ważne, żeby być konsekwentnym, że jeżeli powiem coś, to tak będę postępować do końca. Pewność siebie to też jest bardzo ważne. Tak, żeby spływało coś po człowieku. Ale to tego nie nauczyło mnie dzieciństwo ani życie, tego mnie nauczył mój mąż. Że nie przyjmować do siebie tak, wszystkiego. Robił to w sposób bardzo brutalny. To znaczy, kiedy przychodziłam i skarżyłam mu się, że znowu coś mnie złego spotkało, albo ktoś mi coś powiedział złego, to ja już byłam po 30 wtedy, to bardzo rozpaczałam, to on jeszcze mnie stawiał do pionu wtedy. Oczywiście bardzo to przeżywałam jeszcze podwójnie, ale tak po którymś razie on był bardzo konsekwentny. No, obróciło się też przeciwko niemu, ponieważ teraz jak coś on mi mówi, co mu się nie podoba, ja mówię, wiesz co, spływa to po mnie. Mąż mnie tego nauczył. Naprawdę. Czy on to jest potrzebne? Jest takim, tak, bardzo. W polityce? Bardzo. Ja w ogóle nie patrzę na to, co się dzieje w mediach społecznościowych pod moimi. To moi asystenci, moje asystentki zwracają uwagę na te hejterskie komentarze. No, ostatnio ruskie trolle opanowały moje social media. Im więcej piszę o Ukrainie, tym większe mam nienawistne komentarze, ale to są boty, przecież ja wiem o tym. Ja nie jestem osobą strachliwą, nie boję się. Oczywiście jestem uważna i jestem, myślę, przezorna, ale się nie boję. Byłam w Ukrainie w czasie wojny, także nie boję się. Była pani na granicy polsko-białoruskiej. Byłam na granicy polsko-białoruskiej. Znaczy, myślę, że znaczy odwaga to jest coś takiego, że jeżeli człowiek jest pewien, że robi dobrze, to w pewnym momencie, kiedy już staje się wobec jakiejś sytuacji, to adrenalina, która temu towarzyszy, po prostu wyzwala tą odwagę. To nie jest coś takiego, co, ach tak, będę odważna. Nie, tego sobie nie można jakby zaprogramować. To przychodzi. A ja do dziś uważam, że Polska łamie tutaj wciąż, ja mam kontakt z grupą Granica, wciąż łamie prawa człowieka na granicy. I ja oczywiście rozumiem ochronę granic, ale mogliśmy to zrobić inaczej, a szczególnie w stosunku do tych kilkunastu osób w Usnaszu. Ja nie wiem do końca, nie jestem pewna, co się z nimi stało, ale na pewno kiedyś się dowiemy. Pamiętajmy, że tam było zabezpieczenie wydane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Myśmy się nie zastosowali. Tam były kobiety, tam były dzieci. Jakie emocje mi towarzyszyły? Przypomniałam sobie, jak moja babcia świętej pamięci opowiadała mi o wojnie, o tym, co się działo w czasie wojny. Przypomniałam sobie, jak ludzie, którzy wyjeżdżali kiedyś za granicę, nawet po wojnie,
zaraz po wojnie, jak się tułali w innych krajach. I przypomniałam sobie również historię ludzi, którzy opowiadali, że to tam ludzie prości, zwykli, zwyczajni, przygarnęli ich. Ja już nie mówię o tym, że przygarniali nas również ludzie w Azji. Irańczycy w czasie wojny przygarnęli polskie dzieci. Japończycy, przecież były polskie dzieci, które się znalazły w Japonii. Były polskie dzieci, które się znalazły w RPA, w Australii. I ludzie, ale celowo mówię o tych azjatyckich krajach czy afrykańskich, po to, że to byli ludzie też, jak dzisiaj można powiedzieć, innej kultury. I mimo to ci Polacy, te dzieci uzyskały pomoc. I my jesteśmy im to winni, bo jesteśmy ludźmi. A człowiek powinien człowiekowi pomagać. Ja się bardzo dziwię, że w kraju chrześcijańskim, kiedy my mamy, no szczególnie teraz, to już prawie religia narodowa, katolicyzm, kiedy mamy na ustach szczególnie nasze władze, Boga, Bogu Rodzice oddają ten kraj Chrystusowi i Matce Boskiej raz po raz, no myślę, że ta Matka Boska zapłakałaby nad każdym z tych dzieci. I pamiętajmy, że Matka Boska ani Chrystus nie byli Polakami. I oni też byli uchodźcami i też uciekali do Egiptu. Ktoś się nimi zaopiekował. I taki brak refleksji, nawet jeżeli chodzi o wyznawaną przez siebie religię, mnie przeraża. Poza tym szacunek dla każdego życia ludzkiego, szacunek dla człowieka, dla dziecka, jeżeli w kraju, w którym się walczy o zarodki, pozwala się, żeby dziecko marzło w lesie, bose, nienajedzone, chore, no to co to za kraj, co to za ludzie? Czemu przyłączyła się Pani do Kongresu Kobiet? Przyłączyłam się do Stowarzyszenia Kongres Kobiet, żeby w jakimś sensie wspierać kobiety, ale też żeby być w grupie. Może tak. Działanie indywidualne nie daje efektów takich jak działanie grupowe. Indywidualistów zdolnych, świetnych, przywódców jest mnóstwo. Tylko, że sami nic nie zrobią. Są grupy kobiet, znaczy Stowarzyszenie Kongres Kobiet to jest taka bardzo fajna organizacja. Ona zawsze będzie mi się kojarzyła z parytetami, znaczy z kwotami, które uzyskał Kongres Kobiet na listach wyborczych, ale też dążeniem do wyrównania praw kobiet i mężczyzn. I te kobiety, które założyły to stowarzyszenie, które tam działają, ale też które działają lokalnie, no, są dla mnie też wzorami. Jest wiele fantastycznych dziewczyn, które poznałam w Kongresie Kobiet. Zresztą wiele jest teraz w polskim Sejmie. I dzięki tej organizacji poczułam też taką siłę. Bo sama myślę, że też bez wsparcia kobiet z Kongresu Kobiet, bez wsparcia, bez szkoleń, które organizowały, bez takiego supportu mentalnego bardziej. Nie odważyłabym się na to, na co się odważyłam. Po prostu. Także siła kobiet, które działają wspólnie, to jest bardzo dużo. To jest dobra droga, stowarzyszać się? Ale rzeczywiście. Czy co jeszcze ale rzeczywiście, można robić? Tym bardziej, że tych NGO-sów jest bardzo dużo. No, dla dziewczyn bardzo radykalnych no, jest strajk kobiet. Znaczy dla radykalnych to się tak mówi, bo strajk kobiet się pozycjonuje na najbardziej lewej stronie, ale dziewczyny pod wodzą dowództwem Marty Lempart robią fantastyczne rzeczy. Od w zasadzie roku nie robią nic innego, tylko pomagają uchodźcom z Ukrainy. I wszystkie środki, wszystkie fundusze, które pozyskały, na to przeznaczają. Nie mają czasu stać na ulicach. Myślę, że to też jest dla tej władzy bardzo wygodne. Bo NGO-sy w zasadzie takie wolnomyślące zostały odcięte od funduszy. Zostały odcięte od grantów. W zasadzie od 16 roku tylko te prawomyślne i specjalnie utworzone organizacje dla tej władzy no, dostają pieniądze. Co się z tymi pieniędzmi dzieje, to kontrola NIK-u pokazała przy kontroli Funduszu Sprawiedliwości. I to jest przykre. To jest
przerażające. Dlatego w NGO-sach oczywiście dzisiaj jest bardzo duży problem finansowy przede wszystkim, ale jest aktywizm, jest support, jest wspieranie jednego przez drugiego. I ja już wiem teraz, że dziewczyny się i z Kongresu Kobiet przygotowują do już kolejnych wyborów, ale i w normalnych tych innych NGO-sach to ten proces również postępuje.